Witam na zdrowe życie TV. Dzisiaj będzie moja ulubiona potrawa na wyjściu z postu, czyli pieczarki, mieszanka chińska, cebulka i kasza pęczak. Plus przyprawa, suszone pomidory zakupione w sklepie, bo od Darii mi się skończyły. Ten kto ogląda mój kanał, to wie, że z wszystkie przyprawy świata używałam właśnie suszonych pomidorów. No, musiałam się tutaj e, zaopatrzyć w sklepie po drodze jak jechałam. Gotujemy wodę na kaszę, e, pieczarki wrzucamy e, i smażymy na złoto na oleju, maśle lub po jakiejś oliwie, to co bardzo lubicie. E, podsmażamy wszystko na złoto na miękko, ale tak bardziej al dente, żeby nam się nie rozpadało. Solimy solą himalajską bądź kłodawską, tymi co naj, najzdrowsze oczywiście. No i tutaj doprawiamy suszonymi pomidorami. Tu jak już kasza nam się ugotuje, to łączymy wszystkie składniki i podsmażamy wszystko razem. Jest to naprawdę smaczne danie, pełnowartościowe i na wyjściu z postu, jak znalazł. Napiszcie w komentarzach, czy próbowaliście, czy też Wam smakuje. Jest to proste, szybkie, smaczne i pełnowartościowe danie. Życzę Wam smacznego.